Kurczak? Paw? Coś ciężkiego? 6 lekcji z rzędu? Elektroforeza? Co? Uff. Przestańcie chrupać! Fajnie, że zaczęliśmy grać w kalambury. Ale my nie gramy w kalambury. Tak? Wyglądało na to, że gramy. Więc w co gramy? Wy? W nic! Ja wam próbuję wyjaśnić, że Olgę porwała Czarniecka. Jasna cholera! Nie może być. Czemu się tak dziwicie? Przecież wiedzieliście. A, racja. Tak matwane to. Jesteś tego pewna? Czarniecka ma motyw. Podoba im się ten sam facet. Trochę mało, żeby kogoś oskarżyć. Powiedziała, że chce, żeby Olga zniknęła. To wciąż mało. Czarniecka umieściła zdjęcie Olgi na matę Walerii do boksowania. A to już jest podejrzane. Widziano też Czarniecką z dużą czarną torbą, w której znajdowało się coś, co bardzo przypominało człowieka. Prawie mnie przekonała. A rzeczą, która wypadła z tej torby, była rzecz Olgi. Okej, Czarniecka porwała Olgę. Co mamy robić? Przecież musimy coś zrobić. A to konieczne? Mamy lenia. Jesteście uosobieniem lenistwa. Dziwne, że jeszcze nie zapleśnieliście. Nie jesteśmy serem. Ani chlebem. Kanapka z serem i chlebem. Dobra, skupcie się. Musimy się dowiedzieć, gdzie Czarniecka przytrzymuje Olgę i ją uratować. A jak to zrobimy? No... Cześć wszystkim! Przepraszam. Powinnaś wiedzieć, że mam oczy z tyłu głowy i nie dasz rady się podkraść. A ja, że nie dam się zwabić w żadne pułapki. A wy o czym? O niczym. Nie zwracaj uwagi. Dobrze cię widzieć. Nie masz ze sobą dużych czarnych toreb, w które wejdą ludzie, prawda? Zachowujecie się jakoś dziwnie. Chyba nas rozgryzła. Ratujcie się. To przerażające. Na pewno jesteśmy tu bezpieczni? No jasne! Czy kiedykolwiek widziałeś, żeby w horrorze coś strasznego działo się w toalecie? Tak, w każdym. O rany! No to bójmy się. Co wy robicie? Nie chcemy umierać! Nie będę wdawała się w szczegóły, ale potrzebuję was. Do czego? Kupię wam 2 paczki chipsów. O, nie mamy więcej pytań? Wstawaj! A kiedy będą chipsy? O, no, no. Później. Chipsy? A chipsy będą? Możecie się uspokoić? A może lepiej ty nam dasz trochę chipsów? Właśnie, najwyższy czas. Teraz co innego. O, popitka by się przydała. Twój napój jest trochę dziwny. Bo to nie jest napój, a moje serum prawdy. I do czego nam ono potrzebne? Zanim podam to Czarnieckiej, muszę to na kimś przetestować. Na was. Wolałbym nie. Moglibyście odmówić, gdybyście już nie zjedli chipsów, które wam dałam. Przeklapane. Przeklapane. A to co? Sufit upada? Gdzie? No gdzie? Przewidziało mi się. A my w tym czasie wypiliśmy już połowę. No. W porządku. Zobaczymy, jak to działa. Myślicie, że jestem nudna? Tak, tak. No, tak. Dobra, to było proste. Bawiliście się kiedyś lalkami? No, w zasadzie to tak. No, zdarzyło się. Czy całowałeś dziewczynę swojego najlepszego przyjaciela? Nie. Tak. Co? Ależ ty, ale dostaniesz! Brachu! Brachu, brachu, brachu! Oczywiście, przecież jest moją siostrą! Jak była mała, nieraz ją całowałem! A, kurde. Przepraszam, zapomniałem. Wszystko działa, super!